Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że w tak licznym gronie możemy się dzisiaj spotkać i bardzo lubię takie sytuacje, kiedy będąc w jednym miejscu, jednocześnie możemy być w innym, bo fizycznie jesteśmy tutaj w Big Book Cafe przy ulicy Dąbrowskiego, ale myślę, że nasze myśli będą niejednokrotnie dzisiaj już odpływać w stronę Sztokholmu. Witam bardzo serdecznie w imieniu wydawnictwa Wielka Litera i dziękuję za tę gościnę w Big Book Cafe. To jest idealne miejsce do literackich spotkań. A teraz już czas przedstawić bohaterów dzisiejszego spotkania. Ja nie ukrywam, że mam do nich ogromny sentyment i tym bardziej się cieszę, że to jest książka, którą stworzyła mama z synem. Chyba się zgodzimy, że mało jest takich przedsięwzięć w świecie literackim. Już jako czytelnik mogę Państwu powiedzieć, że życzyłabym sobie w przyszłości też kiedyś takiego projektu, bo mam wrażenie, że wspólnie przeżywane emocje muszą bardzo zbliżać. Katarzyna Tubylewicz po mojej prawej ręce, pisarka, tłumaczka, przez 6 lat byłaś też dyrektorką Polskiego Instytutu w Sztokholmie. Ja przypomnę chociażby zbiór reportaży Moraliści, ale też takie książki jak Szwecja czy ta Polska czy ta, bardzo lubię do tej książki wracać. Kasia jest też fantastyczną tłumaczką, między innymi Maigul Axelsson. Bardzo często tę autorkę czytają Państwo w przekładzie Kasi. A obok, nieco schowany, ale proszę się wychylić, żeby go zobaczyć, Daniel Tubylewicz, czyli autor zdjęć do książki Sztokholm, miasto, które tętni ciszą. Daniel kończy właśnie liceum w Sztokholmie. Interesuje się filmem, interesuje się kinem i mogę Państwu zdradzić, że pracuje właśnie nad albumem fotograficznym o Warszawie. I jestem bardzo ciekawa tego spojrzenia, nieco z dystansu, ale to jest też miasto, które doskonale znasz, bo przecież do niego wracasz. Zacznijmy od tego, Kasiu, bo ja sama jestem bardzo ciekawa, od kogo wyszła inicjatywa, żeby ta książka powstała w takim unikatowym, niepowtarzalnym duecie, czyli mama i syn. To znaczy, w ogóle pomysł napisania książki o Sztokholmie przeze mnie zrodził się, jak to bywa, od jakiegoś czasu w jakiś sposób genialnej głowie mojego wydawcy, który gdzieś tam siedzi, więc mogę mu powiedzieć miłe słowo, bo zapytał mnie o to Paweł Szwed, czy chciałabym taką książkę napisać, nawet która byłaby zupełnie... Tak mocno, nawet nazwisko nieprzypadkowe. Ja będę nazwisko teraz... jest nieprzypadkowe, dokładnie, i w końcu musiała wyjść książka, no wcześniej już wyszła książka o Szwecji, też mojego autorstwa Moraliści w tym samym wydawnictwie. A pomysł, żeby do tej książki zdjęcia zrobił Daniel, to już był mój pomysł, który się zresztą zrodził bardzo spontanicznie, ale nie wynikał z niczego, ponieważ Daniel ma bardzo duży talent do fotografowania, więc ja wiedziałam, że on sobie z tym poradzi, aczkolwiek jednocześnie to nie było tak, że on miał jakiś już duży dorobek, także było to ryzykowne. I myślę, że Daniel pewnie może dodać parę słów, jak zareagował na to. Ja dużo nowego się nauczyłem w tym roku, kiedy pracowaliśmy nad tą książką i to też wzbudziło jeszcze większą pasję fotograficzną. Więc się bardzo cieszę, że dostałem taką szansę, żeby wziąć zdjęcia. Robić zdjęcia. Pracujemy na polskim. Wziąć zdjęcia to jest po prostu szwedyzm, bo po szwedzku mówi się ta bilder, czyli wziąć zdjęcia. I Daniel czasem ma takie kalki językowe. I właśnie to przećwiczyliśmy i będę. Daniel, ja Cię pocieszę. Może inaczej mówię. Daniel, jestem razem z Tobą, ponieważ moje wymawianie nazw szwedzkich myślę, że będzie równie tutaj budziło też zastrzeżenia ze strony Kasi, bo mój szwedzki nie jest najlepszy, więc jestem razem z Tobą. Słuchajcie, to spróbujmy teraz uruchomić wehikuł czasu. Mamy rok 1999 i Kasia, przyznam Ci się, że wstęp naprawdę już robi wrażenie. W jakich okolicznościach Ty poznajesz Sztokholm? No tak, no pierwszy raz zobaczyłam Sztokholm siedząc w takim bardzo małym samolociku Cessna. To jest awionetka, która ma 3 czy 4 miejsca tylko. I pilotem tego samolotu był mój przyszły mąż, którego tu niestety nie ma dzisiaj z nami. Marcin musiał zostać w Sztokholmie. Ale ponieważ nagrywana jest ta rozmowa, więc mam nadzieję, że usłyszy, że o nim mówiliśmy. Także to rzeczywiście było tak, że ja po raz pierwszy, ja czasami mówię o sobie, że jestem emigrantką serca czy miłości, to brzmi bardzo kiczowato, ale rzeczywiście ja dzisiaj jestem postrzegana często jako osoba, która naprawdę zna się na Szwecji, no bo wykonałam bardzo dużą pracę, by tę Szwecję poznać, by zacząć tłumaczyć szwedzką literaturę, by umieć też tłumaczyć szwedzkie społeczeństwo.
ale to nie jest tak, że ja na początku byłam zafascynowana Szwecją, ja na początku byłam zafascynowana Marcinem. I rzeczywiście, jak go pierwszy raz odwiedziłam, to Marcin wtedy latał takimi małymi samolotami i on właściwie w ogóle nie pokazał miasta, tylko wytrząsał mnie w tej awionetce, bo był straszny wiatr i lataliśmy głównie wokół Sztokholmu, czyli głównie oglądaliśmy archipelag sztokholmski, o którym też w tym przewodniku opowiadam, bo wielu turystów, którzy odwiedzają Sztokholm, nigdy na archipelag nie trafia, a jest to jeden chyba z najpiękniejszych archipelagów na świecie, składający się z kilkudziesięciu tysięcy wysp i mało kto wie, że wystarczy wsiąść na prom w samym centrum miasta, by za pół godziny już być w zupełnie innym świecie, na jakiejś pięknej wyspie. Wspomniałaś o Marcinie i to właśnie Marcinowi dedykujesz tę książkę, zresztą piękne zdanie Marcinowi, który podarował mi Sztokholm. To teraz patrzę w stronę Daniela, bo Marcin, czyli mąż Kasi, a twój tato też pomagał ci podczas robienia zdjęć, wiem, że tam były nocne zdjęcia i z tego, co przeczytałam, również trzecia osoba została zaangażowana do tworzenia tych zdjęć. No bo piękne światło było. Tak o trzeciej w nocy stwierdziliście, tak, trzeba. Ja wiedziałam, że mój tata często chodzi po nocy i nie tak śpi. Tak on źle śpi. Spytałam go szczerze, czy może mi pomóc. Więc po trzeciej w nocy pojechaliśmy. Mnie słychać? Za blisko chyba masz mikrofon. Okej. Więc trzeciej po nocy jeździliśmy po Sztokholmie i braliśmy zdjęcia. I jest kilka. Robiliśmy zdjęcia. Robiliśmy. Tak. I tak to jest robić książkę z mamą, zobacz, teraz będziesz cały czas poprawiony. Słuchajcie, to teraz spróbujmy opowiedzieć trochę o samej idei książki, bo to nie jest typowy przewodnik. Ja bym powiedziała, że to jest taka książka przefiltrowana przez własną wrażliwość, przez własne doświadczenia, w której też pojawia się manifest wiecznego turysty. I od tego manifestu, Kasiu, zacznijmy. Tak, dlatego że manifest wiecznego turysty polega na tym, że my, robiąc tę książkę, bo to wyglądało tak, że oczywiście ja, żeby napisać o Sztokholmie, ja opowiadam też dużo o historii miasta, o różnych ciekawych z miastem związanych postaciach, więc ja bardzo dużo też czasu na przykład spędziłam w Bibliotece Królewskiej, wysiadywałam tam długie godziny i szukałam różnych źródeł. Ale najwspanialsza część pracy polegała na tym, że razem z Danielem mieliśmy takie różne wyprawy i on robił zdjęcia, a ja szukałam różnych rzeczy, które wydawały mi się ciekawe do opisania i w ten sposób zwiedzaliśmy miejsca, do których nigdy, czasami takie miejsca, do których nigdy wcześniej nie trafiliśmy. Mimo tego, że no Daniel mieszka w Sztokholmie lat 18, bo się w Sztokholmie urodził, a ja prawie 20. Ale były nawet takie magiczne momenty, jak taka chwila, kiedy my mieszkamy w dzielnicy Naka, która jest pełna lasów i jezior i mamy koło naszego domu kilka jezior i takie jedno ulubione jezioro, w którym zawsze pływamy latem. Ono się znajduje w dzielnicy Storengen, czyli Wielka Łąka. I my bardzo dobrze znamy tę dzielnicę, chodzimy między tymi willami no latem właściwie codziennie, bo idziemy do naszego jeziora i któregoś dnia na szczęście Daniel miał ze sobą aparat, bo tak idziemy sobie tym naszym starym szlakiem i nagle widzimy, że wyrasta przed nami dom hobbita, ale taki prawdziwy dom hobbita, idealnie tak jak w książce czy na filmie i zupełnie nas zatkało, że takie coś tam jest i nagle pojawił się obok nas jakiś mężczyzna, okazało się, że to jest właściciel willi, który zbudował przed tą willą dom hobbita, który jest urządzony idealnie, zgodnie z tym, jak to jest powiedziane, że ma taki dom wyglądać. I on tam otworzył taki mini hotel, to znaczy tam można przenocować jedną, dwie noce i są ludzie, którzy na przykład tak spędzają urodziny albo jakieś różne święta w ten sposób obchodzą. A dla nas to było magiczne, że nagle jesteśmy w miejscu, które doskonale znamy,
które po prostu przyszliśmy we wszystkie możliwe strony milion razy i nagle odkrywamy tam coś zupełnie nowego, niezwykłego. Z domu Hobbita są piękne zdjęcia we wstępie do książki. I to mi uświadomiło, że turystą można być także w miejscu, w którym się żyje, że to chodzi o pewien rodzaj wrażliwości i pewien rodzaj uważności i taki zachwyt czymś, co jest nowe. Są tacy ludzie, moja mama tutaj siedzi, ona na przykład ma zawsze taki zachwyt różnymi rzeczami, że coś jest wspaniałe, jakąś taką ciekawość świata. I ja mam wrażenie, że ta książka także o tym opowiada. Nie tylko o tym, żeby zwiedzać inaczej, bo to jest nie przewodnik, w tym sensie, że to jest przewodnik przekorny, bo ja specjalnie na przykład nie opowiadam o tych miejscach w Sztokholmie, które odwiedzają wszyscy turyści, czyli nie ma tutaj Muzeum Vasa, nie ma Muzeum Astrid Lindgren dla dzieci, Muzeum Unibacken, ale są na przykład takie muzea, o których nie słyszeli nawet Sztokholmczycy interesujący się sztukami wizualnymi i bardzo wielu z nich nie zna maleńkiego, cudownego muzeum, atelier takiego rzeźbiarza, który się nazywał Karl Eld, a ja uważam, że to jest jedno z bardziej niezwykłych miejsc w Sztokholmie i poświęcam mu dosyć dużo miejsca. W tej książce są też reportaże, rozmowy, także to nie jest prawdziwy przewodnik, a zarazem jest, znaczy przekora. To jest tak, że każda najmniejsza podróż zaczyna się od obudzenia ciekawości. Ty piszesz w tej książce, że Sztokholm jest sprytnym uwodzicielem i on naprawdę jest skuteczny, bo ja po przeczytaniu waszej książki mam ochotę się tam po prostu wybrać na wycieczkę. Wspomniałaś, że jest razem z nami twoja mama. Ja muszę przyznać, że byłam zaskoczona, kiedy powiedziałaś, że Sztokholm na przykład można zwiedzać z perspektywy kaczki, czyli pływając sobie kajakiem. I mama podobno jest fanką takich kajakowych wypraw. Opowiedz trochę tak, więcej. Tak, no to są takie historie rodzinne, bo ta książka rzeczywiście ma w sobie bardzo wiele też wątków prywatnych. Rzeczywiście my z mamą uwielbiamy pływać kajakiem, a po Sztokholmie można pływać kajakiem wszędzie. Wypożyczalnie są naprawdę liczne i we wszystkich możliwych miejscach. I można po prostu popłynąć kajakiem na przykład od tego takiego słynnego budynku, który każdy ze Sztokholmem kojarzy, czyli Stadshuset, ratusz sztokholmski, w którym odbywają się przyjęcia noblowskie. I można tam podpłynąć kajakiem, a potem popłynąć sobie na przykład na starówkę, a potem popłynąć jeszcze gdzieś dalej. No i jest bardzo wiele różnych akwenów i my lubimy te nowe akweny odkrywać i sobie pływać razem. Ja chyba opowiadam też w tej książce o tym, jak poszłyśmy pływać pierwszy raz i moja mama mnie strasznie skrzyczała, bo stwierdziła, że jest w ogóle za stara coś takiego, ją wpycham do kajaka i w ogóle to ja też za bardzo nie umiałam wtedy pływać kajakiem. A potem się okazało, że mama się w tym zakochała i to jest teraz taka nasza tradycja, prawda, że zawsze latem pływamy po Sztokholmie kajakiem. Daniel, patrzę w twoją stronę i się zastanawiam, na ile was ten projekt zbliżył. Ja w ogóle mam wrażenie, że macie bardzo bliskie relacje już wyjściowo, ale jesteś w takim wieku, kiedy masz 18 lat. Znam mnóstwo takich rodzin, w których to jest okres burzy i naporu, gdzie w zasadzie młodzi ludzie się odcinają kompletnie od swoich rodziców. Jak to wyglądało w waszym przypadku? Było tak kompletnie bezkonfliktowo, czy jakieś spory takie artystyczne, nazwijmy to, jednak były? Bezkonfliktowo, bo ja w ogóle nie mam rodzeństwa, więc całe dzieciństwo, moi koledzy mówili, jak możemy żyć bez rodzeństwa, czy to nie jest strasznie nudne. A ja zawsze mówiłem na nie, bo uważam, że moi rodzice też są moimi rodzicami, ale też moimi kumplami, więc ja kocham współpracować z moją mamą i to była radość. Ale muszę też powiedzieć, że no czasem uważałem ja, że jakieś zdjęcie było ładniejsze niż może mama. Daniel, uważałeś, że jestem nieprofesjonalna, ponieważ wysyłam zdjęcia do atelier Karla Eld, jakoś źle je załączają. Tak. Daniel jest perfekcjonistą, ja też jestem perfekcjonistką, ale ja już jestem dużo starsza i mam wrażenie, że wiek trochę takie kanty różne nasze czyni bardziej miękkimi, a Daniel jest młodym, ambitnym człowiekiem i jeżeli chodzi o jego zdjęcia, to wszystko musi być idealnie, więc jeżeli ktoś był osobą jakoś besztaną, to tą osobą byłam ja, jeżeli źle wysłałam zdjęcia. Perfekcjonista, mogłem stać przy jednej statuie i robić tak 50 zdjęć. No. Ja cię czasem pospieszałam, że może już tak, Daniel... Tak, że musimy już iść. Tak.
Ale zdradzę, że rzeczywiście nam się bardzo fajnie razem pracuje. To prawdopodobnie tak. Ja jestem trochę niedojrzała czasami i dlatego on może uważać mnie za też rodzeństwo. A mój mąż jeszcze bardziej. Także to jest taka tajemnica naszej rodziny. Kochamy te małe dzieci w sobie, ja się do Was przyłączę. Tak, ale rzeczywiście chcemy zrobić kolejną książkę. Nie możemy zdradzić jeszcze o czym ona będzie, ale to będzie znowu szwedzka książka i będziemy sporo podróżować, jak sądzę, by ją zrobić. To o kolejnych projektach za chwilę. Na razie w Centrum Zainteresowania Sztokholm, miasto, które tętni ciszą. Chciałabym, żebyście teraz zabrali naszych słuchaczy, naszych widzów, tutaj naszą publiczność na taki krótki spacer po Sztokholmie. Zacznijmy w ogóle od tego, co mnie zdziwiło, jak bardzo ważny i jak istotny jest adres w Sztokholmie. Są dobre lub złe adresy, ale zaskoczyło mnie, że nawet istnieje strona internetowa, na której można sprawdzić, ile na przykład będzie zarabiał mój sąsiad, jeżeli na przykład, przekładając to na rzeczywistość warszawską, ile na przykład średnio zarabia się na Saskiej Kępie, ile na Mokotowie. I pod konkretnym adresem można sprawdzić, w jakiej kamienicy ile się zarabia. To znaczy tytułem wstępu może powiem tak, że ja w ogóle zawsze pisząc o Szwecji, staram się też polemizować z takimi często bardzo pozytywnymi, ale jednak stereotypami na temat tego kraju i z jakimiś takimi uproszczonymi obrazami. Szwecja nie jest tak idealna, jak często jest opisywana i jaka się wydaje, natomiast jest dużo bardziej fascynująca niż się wydaje. I Sztokholm, ten tytuł Miasto, które tętni ciszą, to jest prawda, że Sztokholm z jednej strony jest bardziej cichym miastem, w Sztokholmie się ciszej mówi w metrze, ciszej mówi na ulicy, ale z drugiej strony to jest miasto o niezwykłej dynamice, miasto bardzo radykalnych zmian, także historycznych i ja właśnie o tym opowiadam. I kolejna taka bardzo często powtarzana myśl na temat Szwecji, to, że to jest kraj niezwykle egalitarny, taki, w którym właściwie zaniknęły już klasy społeczne. I to jest ciekawe, że wszyscy w to wierzą, mimo że Szwecja wciąż jest monarchią. Jak kraj jest monarchią, to już to wskazuje na to, że prawdopodobnie nie jest aż tak egalitarny, skoro można urodzić się królem lub królową. Ale jednak mamy właśnie taką myśl o Szwecji. Tymczasem Szwecja jest krajem klasowym i coraz bardziej klasowym. W ostatnich latach różnice społeczne, takie przepaści wręcz między ludźmi biednymi a bogatymi bardzo się powiększyły. I to jest także kraj i miasto Sztokholm, w którym jest bardzo wiele snobizmów i bardzo wyraźne hierarchie. Tylko że nam się wydaje też, że to jest tak, że znaczy mamy inne kody kulturowe, więc jeżeli Polak przyjeżdża do Sztokholmu i na przykład idzie do bardzo zamożnej dzielnicy willowej, to co tam widzi? Widzi drewniane, proste domy, brak płotów i ogrodzeń i myśli sobie, wow, to jest raj, tutaj po prostu ludzie właśnie kochają prostotę, są otwarci, nie mają firanek w oknach. Później, jeżeli się pójdzie do jakiegoś parku w mieście, to widzi się, że latem ludzie siedzą tam na kocach, wszyscy się bawią, piją wino, nikt nikomu tego nie zabrania. Ja cały czas przypominam sobie, jak przyjechaliśmy z naszymi szwedzkimi przyjaciółmi do Warszawy i poszliśmy do Ogrodu Saskiego i dzieci z tatusiami zaczęły grać w piłkę i natychmiast pojawił się przy nas strażnik, bo powiedział, że w ogóle nie wolno to grać w piłkę. Ja mówię, w ogóle jak to? To jest strawnik. Więc Szwecja ma te takie wyznaczniki jakiejś takiej sielanki i równości społecznej, pozorne, na które my reagujemy i wydaje nam się, że aha, to jest ten idealny kraj bez podziałów. Ale w Szwecji po prostu są zupełnie inne kody kulturowe. I to jest tak, że owszem, można mieszkać w drewnianej willi, ale jeżeli ta drewniana willa znajduje się pod właściwym adresem, w dobrej dzielnicy, to ona może kosztować 20 milionów koron, podczas gdy taki sam dom, albo nawet lepiej zbudowany pod gorszym adresem, może kosztować 1 000 000 koron. Znaczy to są tego typu różnice. Czyli prestiż to jest adres.
prestiż to jest to, jakich masz sąsiadów. To jest wyznacznik Twojego sukcesu życiowego. Nie to, że masz willę mającą 250 metrów kwadratowych i wysoki mur, tylko że masz nieduży drewniany domek, który znajduje się na przykład w Salzburgen albo w Jurszholm. To są takie najlepsze możliwe dzielnice willowe. Z drugiej strony w Sztokholmie są także adresy, które po prostu bardzo źle brzmią, ponieważ zwłaszcza duża część przedmieść takich blokowic, które powstawały w latach 50., później 60. i 70., duża część z nich przypomina Ursynów. I te dzielnice dzisiaj mają często charakter etniczny, to są często dzielnice, w których jest bardzo mało rodowitych Szwedów, w których mieszkają głównie imigranci i część z nich po prostu cieszy się złą sławą. Do tego stopnia, że nawet rozpatruje się na przykład wprowadzenie takich zmian w CV, żeby nie wpisywać tam adresu, bo po prostu w Szwecji twój adres mówi, kim jesteś. Jeżeli czyta się szwedzką prasą codzienną, weekendowe wydania, to tam są zawsze długie wywiady z różnymi znanymi ludźmi. I koło takiego długiego wywiadu jest tabelka z krótkimi informacjami. Ile lat ma ta osoba, co robi, czy ma rodzinę. I zawsze znajduje się też informacja, gdzie mieszka. I to nigdy nie jest informacja w Sztokholmie. To jest informacja na przykład w Bromma, bo to jest dzielnica willowa pod Sztokholmem, dosyć konserwatywna, więc Bromma już mówi bardzo dużo o człowieku, który stamtąd pochodzi. A jeżeli ktoś mieszka na Södermalm, no to wiemy, że on prawdopodobnie jest artystą, ale takim, któremu się świetnie powodzi, albo człowiekiem mediów, bo to jest najbardziej hipsterska, modna dzielnica, w której prawdopodobnie ten człowiek jest też wegetarianinem albo i weganinem. To znaczy, to określa pewien styl życia. I to tak daleko jest posunięte, że rzeczywiście są strony internetowe, jak na przykład strona, która ma adres hita.se, gdzie można wpisać adres i dostaje się pełną informację, jakie są przeciętne zarobki mieszkańców tego adresu, na kogo głosują, jak spędzają wolny czas, że na przykład są adresy, gdzie ludzie się interesują fryzjerstwem i są takie, gdzie interesują się tenisem, golfem. Ale też są wskazówki matrymonialne. Ktoś szuka na przykład partnera, to jest informacja, że jest jakiegoś singli. Że większość ludzi to są single, albo tutaj większość rodzin jest wielodzietnych, a tam większość rodzin ma tylko jedno dziecko. To jest zupełnie niesamowite. Ja nie potrafię powiedzieć, na ile ludzie poszukujący mieszkań korzystają z tego typu informacji. Chociaż myślę, że tam zaglądają, dlatego że ta informacja zawiera także wiedzę na temat tego, ile przeciętnie kosztują mieszkania w danej okolicy, czy domy w danej okolicy. Także to są takie bardzo też przydatne rzeczy, które trzeba wiedzieć, kiedy się szuka mieszkania. Ale dodam jeszcze, że w Szwecji jest zupełnie inny stosunek do mieszkania, czy też domu. W Polsce, zwłaszcza jeżeli ludzie mieszkają w domu, to bardzo często jest tak, że ten dom przechodzi z pokolenia na pokolenie, że mieszka się w jakimś miejscu całe życie. W Szwecji, w Sztokholmie zwłaszcza, to jest tak, że młodzi ludzie mieszkają chętnie w centrum miasta, chętnie na przykład, jeżeli mają takie możliwości, na Södermalm, jeżeli są trochę takimi, znaczy mniej artystyczni, ale zainteresowani designem, to będą chętnie mieszkali w Hammarby Sjöstad. No i w parę jeszcze innych takich adresów. Część ludzi mieszka, tak naprawdę to najwięcej Sztokholmczyków mieszka na przedmieściach. 85% mieszka na przedmieściach, tylko te przedmieścia mają też zupełnie różny charakter. No ale później ludzie, którzy zakładają rodziny, najczęściej się przeprowadzają. W ostatnich latach wcale niekoniecznie do willi, bardzo często do dużego mieszkania w centrum miasta, taka jest moda. Mówimy tu o ludziach mających pieniądze. No i tak cały czas, znaczy kariera życiowa jest bardzo silnie połączona z adresem, tak jest. Ty tylko wspominasz jeden z nielicznych przykładów felietonistki i pisarki szwedzkiej, która się przełamała, wybrała zupełnie nieprzystającą do jej statusu dzielnicę i mówi, że takie zachowanie w szwedzkiej mentalności wymaga w pewien sposób odwagi, że jednak wszyscy się podporządkowują tego, czego się od nich wymaga albo tego, co powinni zrobić. W tej książce jest też, tak, bo wspomniałaś o Lienie Andersson,
To jest bardzo ciekawa pisarka, także tłumaczona na polski. I ona rzeczywiście mieszka razem ze swoim partnerem w Tiensta, czyli naprawdę w takiej trudnej dzielnicy. A jest to bardzo uznana pisarka, felietonistka Dagens Nyheter. Także to jest taki wybór, ona chyba jest jedyną osobą z tego świata kultury, która, znaczy tak wysoko postawionego świata kultury, która mieszka w Tiensta. Ale warto wspomnieć, że ona nie ma dzieci. I ludzie, którzy nie mają dzieci, mają dużo większą wolność. My na przykład także przeprowadziliśmy się do dużo lepszej dzielnicy w momencie, w którym Daniel szedł do szkoły. Dlatego, że są tak ogromne różnice pomiędzy poziomem szkół, co znowu przeczy naszemu wyobrażeniu o tym, że Szwecja to jest ten socjaldemokratyczny raj, w którym wszystkie dzieci mają takie same szanse. Szwecja kiedyś taka była, ale dzisiaj taka nie jest i rzeczywiście w Szwecji są szkoły, w których na przykład 50-60% dzieci na przykład kończy podstawówkę bez możliwości kontynuowania nauki, bo nie mają wystarczająco dobrych stopni. Są szkoły, w których nie ma dzieci, które mówią po szwedzku bez akcentu, dlatego że w ogóle nie ma w tych szkołach rodowitych Szwedów. Znaczy różnica poziomów między szkołami jest dzisiaj gigantyczna i to jest ogromny problem demokratyczny, który jest dyskutowany, ale myślę, że to powoduje, że nawet znaczy ludzie, którzy są tacy niezależni i chcieliby przełamać jakieś takie żelazne reguły, które w gruncie rzeczy są bardzo mieszczańskie, to zmieniają zdanie, kiedy zakładają rodzinę. Natomiast są też takie osoby, jak jeden z moich rozmówców, Per Wirtien, to jest lewicowy publicysta, pisarz, bardzo ciekawa postać i on też jest człowiekiem dużego sukcesu, a mieszka na przedmieściu, nie jakimś takim bardzo trudnym, ale w żaden sposób nie atrakcyjnym w Chydynie. I on, my zaczynamy naszą rozmowę od tego, że on mówi mi, że jego żona często mu powtarza, że ich znajomi uważają ich za dziwaków i uważają, że oni mieszkają w slumsach, że powinni mieszkać na Söder, a oni siedzą gdzieś w ogóle w Chydynie. Co oni robią? Przecież oni mają na to pieniądze, żeby mieszkać gdzie indziej. On kocha Chydynię i tłumaczy, dlaczego tak jest. No ale jest to znowu człowiek, który niejako nie idzie ze stadem. A Szwedzi w sumie mają tendencję, to jest społeczeństwo konsensusu, więc mają tendencję do tego, by jednak robić tak, jak robią ich najbliżsi znajomi, przyjaciele. Są w takich swoich, tak jak są bańki informacyjne w mediach społecznościowych, to są myślę też takie bańki społeczne, w których ludzie robią podobne rzeczy, podobnie wybierają. Podobnie wybierają, ale też trochę mnie przeraziło zdanie, kim jest najlepszy sąsiad. Sąsiad dobry, według tych osób, z którymi rozmawiałaś, to jest taki, który ma porządek w ogródku obok, ale specjalnie nie jest chętny do tego, żeby zawierać jakiekolwiek znajomości czy bliższe kontakty. Ale to mówimy o specjalnej dzielnicy, tak. bo to jest osoba z dzielnicy Jurholm. To jest najbardziej prestiżowy z możliwych adresów. Tam mieszkają dyplomaci, wiodący politycy, dyrektorzy banków. Bardzo piękna dzielnica z długą tradycją. Pierwsza w ogóle dzielnica willowa w Sztokholmie. Ona zaczęła być budowana w 1889 roku. I już kiedy ją budowano i reklamowano powstające tam przepiękne wille, które bardzo warto zobaczyć, to informowano, że zapewnia się tam prywatność i wybrane ekskluzywne towarzystwo. I robotnicy, którzy budowali kolejne wille, w związku z tym nie mogli mieszkać na terenie tej dzielnicy. Oni musieli być zawsze spędzać noce gdzieś dużo dalej, bo ich bliskość była już problematyczna. Taka to była dzielnica na początku. Ale rzeczywiście Jurholm to jest bardzo snobistyczna dzielnica. To jest dzielnica, w której bardzo inna też od reszty Szwecji. Na przykład Szwecja jest jednym z tych krajów w Europie, który ma najwyższy procent kobiet pracujących zawodowo. Normalna rodzina szwedzka, nawet wielodzietna, to jest rodzina często wielodzietna, bo Daniel wspominał o tym, że on zawsze budził zdziwienie tym, że jest jeden, bo szwedzka norma to jest wręcz troje dzieci, jeżeli już się ma dzieci, bo nie wszyscy oczywiście je mają, ale w Jurholm jest tak, że tam jest na przykład bardzo dużo kobiet, które nie pracują. Tam, jeżeli kobiety pracują, to dzieci wychowują au pair albo z Europy Wschodniej, albo na przykład z jakiegoś kraju typu Włochy, żeby dzieci się uczyły też włoskiego. To jest zupełnie inny świat i tam ci ludzie ze sobą mają dużo kontaktu, ale tylko przez różnego rodzaju
kółka zainteresowań towarzystwa, że jest się w jednym klubie golfowym, w jednym klubie żeglarskim, ale ceni się na tyle prywatność, że sąsiedzi rzeczywiście nie rozmawiają raczej ze sobą przez płot tak na co dzień, ale my nawet w naszej też dobrej dzielnicy, która jednak już Holmem nie jest zdecydowanie, ale jest też bardzo dobrą dzielnicą, trzeba przyznać, też mamy takie kontakty, że przyjaźnimy się bardzo z niedaleko mieszkającymi ludźmi, ale nie tymi, którzy mieszkają obok nas. Tacy, którzy mieszkają dalej, to mamy takich przyjaciół, z którymi się odwiedzamy i tak dalej. Ale jest jakaś taka sfera takiego, znaczy Szwecja jest krajem indywidualistów, w którym się ceni swoją przestrzeń. I rzeczywiście taki sąsiad, który wciąż wpada i tam komentuje coś, jest to osobą zaburzającą przestrzeń. Więc w Szwecji tego nie ma, co oczywiście owocuje także samotnością. Zwłaszcza jeżeli mówimy o ludziach, którzy mieszkają samotnie. No ale to jest już inna historia. Daniel, jestem bardzo ciekawa, jaki był klucz doboru zdjęć przez Ciebie. Cały czas one się wyświetlają za nami na wielkim ekranie. Tak jak się mówi, że są ludzie mniej lub bardziej fotogeniczni, to zastanawiam się, które dzielnice dla Ciebie były najbardziej fotogeniczne, ale też zastanawiam się, bo na tych zdjęciach widać i architekturę, i takie klasyczne street photo, i czasami ludzi, którzy pozują Wam, bo chcą się znaleźć w tej książce. Powiedz trochę o tych doświadczeniach i w której tych odsłon jako fotograf się czułeś najlepiej. Kiedy panowałeś nad architekturą i sobie ustalałeś konkretny punkt widzenia, czy w takich sytuacjach dynamicznych, czyli klasyczne street photo, czy w momencie, kiedy ktoś jawnie chciał być sportretowany i potem zostać częścią tej książki? Od razu zaczynam myśleć o kiedy byliśmy w Sherholmen i fotograf... Robiłem zdjęcia. Brałem zdjęcia. Robiłem. I to był pierwszy raz, kiedy ja tam byłem i to też jest takie miejsce, które może nie ma najlepszej opinii. Tak. Najlepszej opinii, ale najpierw się bardzo zaszokowałem, jaki to jest taki szwedzki Brooklyn, muszę powiedzieć, i energia tam jest fantastyczna. Wszędzie widać rodziny, które są razem na dworze i są socjalni, są takie fajne małe butiki tam. I tam byli dwóch panów Rastafari, którzy bardzo fajnie wyglądali i mama od razu zaczęła mówić, a musisz im zrobić zdjęcie. I zacząłem robić im zdjęcie, ale już od razu wiedzieliśmy, że oni jakoś to nie lubili i myśleli, że my jesteśmy jacyś reporterzy. Tak. Ja spróbuję w ogóle znaleźć, to ja dokończę tę historię, ale to potem jeszcze musisz mówić dalej, a ty znajdź zdjęcie. To rzeczywiście była taka sytuacja, w której się przestraszyłam, że coś się stanie mojemu dziecku, dlatego że to jest trochę tak, że na tych przedmieściach, które właśnie, na których jest mało rodowitych Szwedów, jest sporo uprzedzeń względem reprezentantów niektórych instytucji państwa. Po pierwsze, niezbyt są tam lubiani policjanci. Po drugie, mogą też spotkać przykrości karetki pogotowia, co jest straszne, ale tam też nie za bardzo lubi się dziennikarzy, ponieważ dziennikarze często robią reportaże o różnych problemach i dlatego nie wzbudzają jakiejś specjalnej sympatii. I rzeczywiście ci panowie wyglądali zupełnie fascynująco i ja stwierdziłam, że musimy mieć te zdjęcia, ale oni chyba stwierdzili, że Daniel jest jakimś takim szalejącym reporterem, który chce im zrobić potajemnie zdjęcia i oni się naprawdę zdenerwowali. Ja postanowiłam szybko uratować sytuację i zrobiłam tak, że zaczęłam po pierwsze mówić do nich po angielsku, a nie po szwedzku, udając, że w ogóle jesteśmy jacyś nie wiadomo skąd, i powiedziałam, że nam się tak strasznie podoba, że w ogóle Sherholmen jest jak Nowy Jork i że oni w ogóle tak pięknie wyglądają, a my robimy książkę, która będzie tylko w Polsce i czy oni chcieliby nam pozować. Jeden z nich powiedział tak, Nowy Jork? No, oczywiście. I od razu mu się zmieniła twarz i mówi, dobra, ale ja muszę założyć okulary przeciwsłoneczne. I założył okulary przeciwsłoneczne, no i właśnie zaczął pozować. Tych zdjęć mamy więcej, ale to jest jedno z naszych ulubionych zdjęć. Ono chyba też tu się pojawia. Więc to była taka historia, prawda, jak zmienić nastawienie osoby, która w pierwszej chwili jest trochę wroga. Ale Daniel, możesz opowiadać dalej. Jedną inną rzeczą, którą była bardzo ważna dla mnie w tej książce i to takie małe szczegóły były bardzo ważne dla mnie, ale chciałem, że wszystkie miejsca w Sztokholmie miały mieć swoją własną gamę kolorystyczną, że
Muzeum Karl Miles ma inną gamę kolorystyczną niż może Muzeum Karla Elda, który potem zobaczycie. I uważam, że to, że wszystkie te różne miejsca i rozdziały książki będą miały swój własny taki temat. Jesteśmy teraz w ogrodach. Jesteśmy muzeum. A miałeś jeszcze powiedzieć, czy wolisz robić ludzi, zdjęcia, czy to nie? To jest bardzo trudne do powiedzenia, bo... Karl Miles, prawda? To są to jego rzeźby. Ale tak, bardzo lubię robić zdjęcie ludziom, bo wtedy od razu zdjęcie robi się o wiele więcej interesujące, ale też lubię zdjęcia budynków, które może być takie jakoś simplistic. Takie modernistyczne, proste formy lubisz, proste tak? Proste formy i proste linie. I też bardzo lubię zdjęcia, które mają duże czarne kolory. Cieniem się bawisz trochę. Bardzo. A czy poznałeś jakieś nowe dzielnice, do których teraz, dopiero po tej przygodzie książkowej, z przyjemnością wracasz, zabierasz tam przyjaciół ze szkoły? Takie, które do tej pory, przed pracą nad tym projektem, były dla ciebie kompletnie nieznane. Muszę powiedzieć, że te zdjęcie tutaj, gdzie jestem w archipelagu, archipelag mnie bardzo zaimponował, bo tam normalnie nie spędzam czas, ale uważam, że to jest bardzo warte miejsce do zobaczenia. I też w muzeach również się trochę zakochałeś. Muzeum National Museum, które było remontowane tak 3 lata, ale teraz właśnie to otworzyli. I ja tam byłem już chyba 5 razy i tam uważam, że całe to muzeum jest ogromne i piękne i bardzo takie kolosalne. Robi wielkie wrażenie, to chcesz powiedzieć? Czy no, spektakularne? I tam też mam parę moich ulubionych zdjęć z tej książki. Tam National Museum bardzo lubię. Tam też za darmo można teraz... Ale do Sherholmen też chciałeś się wybrać, prawda? Mówiłeś o tym, że chcesz pojechać z chłopakami. Tak, Sherholmen i National Museum. Tak, to trochę inne światy. To skoro jesteśmy w tej bajce Daniela, czyli przy fotografii, to ja bym chciała, żebyśmy przy okazji tutaj nas wszystkich zabrali na chwilę do Muzeum Fotografii w Sztokholmie. Ja nie ukrywam, że to jest jedno z tych miejsc, które od razu po waszej rekomendacji chcę zobaczyć, ale zawsze opowiadasz o każdej instytucji poprzez ludzi i to jest najlepszy sposób do poznawania i do oswajania konkretnych miejsc, więc czas, żeby w tej naszej opowieści pojawili się bracia Bromanowie, Jan i Per, i takie muzeum, które dla wielu na początku mogło być utopią, bo jak to prywatne, bez państwowych pieniędzy. Opowiedz trochę o tej instytucji, bo aż chce się w niej być. Tak, no, dowodem na to, że Szwecja się zmienia, jest fakt, że w ostatnich latach kilka najciekawszych muzeów, bo to nie jest tylko fotografiska, to są muzea zrobione z prywatnych pieniędzy. Takim muzeum jest też Archipelag, o którym wspomniał Daniel, o którym pewnie też coś opowiemy, stworzony przez pana, który miał 80 lat, kiedy zaczął nad tym projektem pracować i dalej nim zarządza. Ale Muzeum Fotografiska rzeczywiście jest jakimś fenomenem i dowodem na to, że to jest fenomen na skalę światową, jest fakt, że właśnie została otwarta filia tego muzeum w Tallinie, a za pół roku zostanie otwarte fotografiska zarządzane przez również braci Bromanów w Nowym Jorku, a później w Londynie. To jest w ogóle takie dosyć niesamowite, że Szwedzi są mistrzami świata w eksportowaniu wszystkiego, od mebli przez samochody, książki, a teraz koncepcja Muzeum Fotografii. I rzeczywiście fotografiska jest dlatego ciekawym muzeum, ponieważ to jest muzeum, które stawia zarówno na wielkie gwiazdy fotografii, jak i na przykład na pomoc ludziom młodym i promowanie takich jeszcze zupełnie nieznanych fotografów. Oni mają zawsze kilka dużych wystaw, mają świetne lokale. Połączone to jest z doskonałą restauracją, ze świetną kawiarnią, jest w bardzo dobrym miejscu. Oni prowadzą także kursy fotografii, mają stypendia dla młodych fotografów, angażują się w politykę czasami i w różne ważne akcje społeczne, na przykład w ekologię. Także to jest takie muzeum zaangażowane. No i jego fenomen polega na tym, że jest chyba jednym, bo bardzo rzadko jest tak, że instytucja sztuki zarabia duże pieniądze. A braciom Bromanom, którzy dlatego też na początku sprowokowali świat
kultury, ponieważ oni, żaden z nich, znaczy jeden z nich pracował jako fotograf w gazecie Ekspresem, ale żaden z nich nie był kuratorem z wykształcenia, żaden z nich wcześniej nie pracował w jakiejś instytucji kultury, więc uznano, że oni są jakimiś takimi prostakami z pieniędzmi, którzy próbują tutaj wejść w świat, znaczy wspaniały świat sztuki. A nagle okazało się, że oni stworzyli instytucję, do której po prostu walą tłumy. Fotografiska jest jednym z najczęściej odwiedzanych muzeów, ma też niesamowite godziny otwarcia. Do fotografiska można chodzić codziennie, jest zamknięte tylko dwa razy w roku. W Wigilię i w Midsommar, bo to największe święto szwedzkie, ważniejsze niż święto narodowe. I jest czynne do godziny pierwszej w nocy, więc to jest w ogóle jakiś taki fenomen. Także w poniedziałki można zawsze zwiedzać fotografiska. A ja rzeczywiście wspomniałaś, że mówię też o ludziach innych, bo jeszcze jest jedna ważna postać. To jest cudowna historia, kiedy znajdujesz Polkę i mówisz bardzo ważne zdanie, że w Szwecji, jeżeli chodzi o przebicie się, kiedy się pochodzi nie ze Szwecji, ty nawet nie mówisz, że szklany sufit, tylko betonowy sufit i ten betonowy sufit przebija Wiktorio, powiedz sobie. Tak, bo Szwecja rzeczywiście z jednej strony jest bardzo otwartym krajem i jest krajem bardzo wielokulturowym i krajem, w którym 17% społeczeństwa urodziło się poza krajem, ale z drugiej strony to jest kraj, który jest wielokulturowy i taki różnorodny od bardzo niedawna. W związku z tym w Szwecji jest wiele problemów związanych z integracją, na rynku pracy zwłaszcza, i są pewne sfery wciąż bardzo zamknięte dla ludzi z zewnątrz. I paradoksalnie ta sfera, która teoretycznie, ideowo jest najbardziej otwarta, czyli świat kultury, bo w świecie kultury zawsze jest tak, że ludzie głosują raczej na partie zielonych albo na partie lewicowe i z reguły mają bardzo otwarte podejście do świata, ale w świecie kultury szwedzkim strasznie mało pracuje nie Szwedów. Jak się popatrzy na listy pracowników, to tam są zawsze tylko i wyłącznie szwedzkie nazwiska. Niejako nie uważa się, to też widać na szwedzkim rynku książki, gdzie tylko 20% rynku to są tłumaczenia, a 80% szwedzkie książki. Także jest otwarcie i zamknięcie w jednym. I nagle fotografiska, byliśmy na bardzo dobrej wystawie, ja czytam tekst kuratora tej wystawy i patrzę, to jest podpisane Wiktoria Michałkiewicz. Myślę tak, wow, i jeszcze ja to nazwisko znałam, dlatego że Wiktoria była praktykantką w Instytucie Polskim, kiedy ja tam pracowałam, była studentką wtedy jeszcze. Więc osoba także mi znana. I ja oczywiście od razu do niej napisałam, bo stwierdziłam, to jest jakiś po prostu mega sukces, dlatego że fotografiska nie pracuje żaden inny, nie Szwed. I w ogóle jak ta Wiktoria się tam dostała i została nie pomocnicą asystenta, nie sekretarką, tylko kuratorką, jedną z najważniejszych pracowniczek. I to jest w ogóle cudowna postać i myślę, że wszyscy młodzi ludzie, którzy tutaj są i marzą o jakichś wielkich rzeczach, muszą przeczytać wywiad z Wiktorią, bo ona tam po prostu mówi parę mądrych, prostych rzeczy. Ona ma taką wielką siłę wewnętrzną i powiedziała mi między innymi, że ona zawsze uważała, że trzeba pracować tylko i wyłącznie z najlepszymi ludźmi. Dlatego, że najlepsi ludzie, mistrzowie w swojej pracy są najbardziej hojni, najchętniej dzielą się swoją wiedzą i od nich można się uczyć. Poza tym ona studiowała dosyć długo na różnych wydziałach i w tym czasie, kiedy studiowała, bardzo często pracowała jako wolontariusz na różnych, bo ona studiowała kulturoznawstwo, studiowała filologię szwedzką, wcale nie zajmowała się fotografią podczas studiów, ale marzyła, żeby pracować z fotografią. Więc kiedy to zrozumiała, to zaczęła się zatrudniać za darmo jako wolontariuszka na najlepszych festiwalach fotografii na całym świecie, po to, by spotykać ludzi, by nawiązywać kontakty. I któregoś dnia pracowała wtedy właśnie jako wolontariuszka na festiwalu fotografii w takiej małej miejscowości w Norwegii. To podobno jest bardzo ważny festiwal. I nagle zobaczyła tam braci Bromanów, a ona już wiedziała wtedy, że fotografiska jest w ogóle najwspanialszym możliwym muzeum fotografii, jakie istnieje. Wiedziała już wtedy, że kocha Sztokholm, ona zna szwedzki, że w ogóle najbardziej chciałaby kiedyś pracować w Sztokholmie, no ale nie miała jeszcze żadnego wykształcenia, doświadczenia, była studentką i wolontariuszką. I co zrobiła Wiktoria? Wiktoria stwierdziła, muszę jakoś wykorzystać tę sytuację. Przez całą noc pracowałam, miała koleżankę w Polsce, która jest graficzką, która jej pomagała, bo stworzyła CV, które było idealnie piękne graficznie i nawiązywało do grafiki i w ogóle strony wizualnej fotografiska jako instytucji.
Ina stworzyła swoje CV przyszłości, gdzie napisała, że tam za rok będzie pracowała w takiej agencji fotograficznej, za 2 lata tam, a za 5 lat fotografiska. I następnego dnia poszła do jednego z tych braci Bromanów i powiedziała: cześć, to jest moje CV, ja będę u was pracowała za 5 lat, to jest moje CV przyszłości. I po prostu jego tak zatkało, że on z nią zaczął rozmawiać i stwierdził, że ona jest bardzo inteligentna. I chyba, ponieważ sam jest człowiekiem, który też pochodzi z innego świata i sobie wymarzył, że będzie robił coś, co kocha i robił to wbrew tym, którzy patrzyli na niego krzywo, to chyba poczuł z nią jakąś taką bliskość duchową. No i tak to się stało, że ona rzeczywiście przez 5 lat zatrudniała się w różnych miejscach, żeby zdobywać doświadczenie, bo jeszcze jest ciekawa jedna rzecz, że on jej powiedział: no słuchaj, no dobrze, no to jakaś praktyka. Ona powiedziała: nie, 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 ja nie chcę praktyki, ja chcę być u was kuratorem, także jeszcze na razie nie możesz mnie zatrudnić, bo jeszcze nie mam wystarczającego doświadczenia. No i ona rzeczywiście po prostu zrealizowała ten plan. On do niej, nawet wcześniej niż po 5 latach, tam chyba minęło 4,5 roku, on do niej napisał i powiedział sobie: Wiktoria, już chyba teraz jest czas, teraz mógłbym cię właśnie zatrudnić, więc przyjeżdżaj. No i ona przyjechała, także to jest w ogóle, i Daniel jest świadkiem, bo ona nas zaprasza na wernisaże, prawda? I ona trzęsie fotografiska, tam zawsze przemówienia wygłasza, prawda? Tak. I jest bardzo fajna. Fantastyczna wernisaże też. Tak, tam warto iść. To teraz od dzisiejszego spotkania pamiętajmy CV przyszłości. Już wysyłamy do przyszłych pracodawców. Znaczy, no, to trzeba mieć w życiu odwagę. To jest w ogóle jakieś niesamowite. Ja w ogóle bardzo lubię obcować z ludźmi też młodszymi ode mnie. Znaczy w ogóle z ludźmi w równym wieku. Ale bardzo lubię to, że można się uczyć od ludzi młodszych. Na przykład teraz się trochę uczę od dziewczyny Daniela różnych rzeczy też. Daniel, ale... to ja znowu teraz w twoim kierunku temat zejdzie na ciebie, bo muszę ci powiedzieć, że cię polubiłam już poprzez lekturę, poprzez książkę. Szczególnie w tym momencie, kiedy twoja mama opowiada o twoich praktykach w domu starców. I pomyślałam sobie, że to też jest coś, co jest bardzo ważne, co formuje młodego człowieka, a już kiedy twoja mama, nie wiem czy o tym wiesz, podesłała mi jeszcze zdjęcia twoje z podopiecznymi, uśmiechniętymi. Nie, nie. Opowiedz jak w ogóle, bo to jest też oswajanie człowieka i to jest oswajanie miasta poprzez konkretne znajomości. Opowiedz trochę o tych swoich znajomościach i twojej pracy. Pracowałem w domu starców tak 3 tygodnie i codziennie spędzałem całe dni z nimi i tylko gadaliśmy o ich życiu, pytałem im różne pytania i oni tak mnie pokochali, naprawdę, tak było im smutno, kiedy miałem już przestać tam pracować i też bardzo dużo się nauczyłem tam, że co jest ważne w życiu, bo oni już, oni byli w tym wieku, była pani tam, które bardzo dobrze się kumplowały i ona miała tak 100 lat, ale miała energię, aby miała... Jej syn miał 81, pamiętam. Wow, niesamowite. Ona była przemiła i codziennie chodziłem do jej i pytałem jej o jej życiu, jak ona pracowała w banku, jak to było i co dla jej jest ważne w życiu i też miałem... I co było dla niej ważne? Ona bardzo dużo mówiła, że bliskość rodziny i mieć kogoś, który bardzo kochasz i jesteś blisko cały czas. Bo ona najbardziej wspominała swoją rodzinę i też dlatego mówiła, że rodzina jest najważniejsza. Kasia, ja widzę dla was temat. Daniel zrobi piękne portrety, a ty porozmawiasz z tymi ludźmi o tym, co najważniejsze. Prawda? To mogło być niezwykłe. No. Narodził się nam kolejny temat na kolejną książkę. A teraz kolejna osoba niech się pojawi w tej twojej opowieści. Kasia, też Polka, z którą rozmawiasz, ona mówi takie bardzo mocne zdanie, że czuje, że to miasto ją trochę od siebie odpycha momentami, że to jest takie haslibe, trochę nienawiści, trochę miłości, powiedzmy o niej, w jakich okolicznościach ją spotykasz. Też taka osoba, która bardzo dużo robi w tym kierunku, żeby oswoić to miasto dla wszystkich, żeby ono było bardziej otwarte, a nie jednak pozamykane, bo ten Sztokholm, tak jak powiedziałeś, obalasz niektóre schematy, stereotypy, on taki otwarty nie jest. Tak, Kasia Syty, to jest bardzo niezwykła postać. Po pierwsze, ona jest osobą, która się zakochała w Sztokholmie, chyba jeszcze będąc w liceum, wybrała studia, skandynawistykę, po to, by móc kiedyś w Sztokholmie mieszkać. Opowiadała mi, że kiedy studiowała, kiedy było jej smutno, to oglądała sobie właśnie zdjęcia ze Sztokholmu i też zdjęcia z takiej kamery, która znajduje się
w Slusan i tam można po prostu na żywo widzieć, co się dzieje w tamtej okolicy cały czas w internecie i ona w ten sposób się jakoś tak pocieszała w trudach studenckiego życia i uważała, że w momencie, w którym przeniesie się do Sztokholmu, to jej życie stanie się bajką, bo to jest takie piękne miasto, takie wyjątkowe miasto. I kiedy zamieszkała w Sztokholmie, no to bardzo szybko odkryła na przykład to, że Sztokholm jest naprawdę zupełnie innym miastem latem i zimą. Ona mówi o tym, że lato to jest taki czas, kiedy ludzie naprawdę są otwarci, przyjaźnią się ze sobą, organizowane są wielkie imprezy. Ale ona mówi w naszej rozmowie takie zdanie, że już przyzwyczaiła się do tego, że nie należy w ogóle wierzyć w te nowe znajomości letnie, ponieważ wiadomo, że one nie przetrwają zimy, ponieważ zimą nikt z nikim się nie spotyka. Ona zimą i jesienią ratuje się przyjazdami do Warszawy, bo ona uważa, że właśnie w Polsce życie zaczyna się jesienią, bo wtedy wszyscy siedzą w kawiarniach albo w pubach, piją piwo, jest fajnie, a w Szwecji wszystko się kończy, wszyscy siedzą pod kocem i piszą książki albo czytają książki. Nie ma kontaktu. I na przykład to ją bardzo boli. Ona twierdzi, że w ogóle Sztokholm jest takim miastem, który wizualnie bardzo dużo obiecuje, ale potem jak taka piękna osoba, która jest trochę zimna, nie wszystko daje. I mimo tego, że Kasia jest obdarzona takim talentem, którego ja bardzo ludziom zazdroszczę, pomimo tego, że ja dobrze bardzo znam szwedzki, to nie mam takiego talentu fonetycznego, który by spowodował, że mówią po szwedzku tak, że w ogóle ktoś może pomyśleć, że jestem Szwedką. Natomiast Kasia ma wyjątkowy talent fonetyczny i mówi rzeczywiście po szwedzku, no zupełnie bez akcentu, genialnie. I ona zawsze w Szwecji miała różne ciekawe prace, ale na przykład pracowała w szkole i w pewnym momencie po prostu znienawidziła swoją pracę, nie ze względu na to, że nie lubiła uczniów, ale ze względu na to, że nie mogła znieść zebrań. Szwecja słynie w ogóle z zebrań. W Szwecji wciąż w pracy są zebrania i zebrań nauczycieli, podczas których nikt nie miał odwagi niczego skrytykować, tylko tak wszyscy siedzieli, przytakiwali, ona się po prostu czuła, że się dusi. I wtedy przeniosła się do pracy w Instytucie Polskim. Mnie już tam nie było niestety, ale ona tam się czuła cudownie, bo po prostu nagle był polski chaos, wszyscy się kłócili, ale było wesoło i kochała przez jakiś czas pracę i ona robiła świetne rzeczy w Instytucie. Niestety no już tam nie pracuję, bo instytuty się teraz bardzo zmieniły niekorzystnie. Miejmy nadzieję, że to się znowu zmieni za jakiś czas. I to, co robi Kasia niezwykłego, to jest to, że ona w ogóle zawsze pracowała też dużo jako wolontariuszka i widać kolejna postać w mojej książce, która robi coś dla ludzi bez pieniędzy. I Kasia, kiedy pracowała w instytucie, to zaczęła pracować jako wolontariuszka i zaczęła uczyć szwedzkiego uchodźców, bo brakowało jej uczenia. Przy czym ona zaczęła uczyć bardzo specyficznych uchodźców, bo większość uchodźców w Szwecji, zwłaszcza jak dostaną azyl, ma po prostu prawo do tego, by brać udział w zajęciach bezpłatnych szwedzkiego, taki kurs SFI. On zresztą często też nie jest taki dobry, ale to jest inna już historia. Ale Kasia zaczęła uczyć uchodźców nieposiadających jeszcze dokumentów, czyli takich, którzy nie mają prawa do tego, tak zwanych ludzi bez papierów, nielegalnych uchodźców. I to ludzi, którzy są uchodźcami LGBT. Z różnych krajów, bardzo dużo ludzi z krajów afrykańskich, z takich krajów, w których za homoseksualizm można iść do więzienia albo ryzykuje się życiem. I więc ona zajęła się właśnie nimi, współpracując z taką organizacją RFSL i nie tylko rozkręciła te lekcje w taki sposób, że tam teraz ona była pierwszą nauczycielką, która to robiła, a tam jest teraz bardzo dużo nauczycieli, bo my w tej książce jest reportaż o tych kursach. My je odwiedzaliśmy z Danielem, oboje bardzo byliśmy wzruszeni za każdym razem i tam jest teraz dużo bardzo fajnych ludzi, którzy mają czasem różne jakieś informatyków, ludzi, którzy pracują w reklamie, a po prostu raz w tygodniu uczą uchodźców LGBT za darmo szwedzkiego, ale to jest dzieło Kasi Polki w Szwecji, która rozkręciła coś bardzo dużego i jeszcze jest autorką dwóch podręczników specjalnych do szwedzkiego. Także to jest moim zdaniem niezwykła sprawa. Mnie w ogóle bardzo poruszają tacy imigranci, którzy zmieniają rzeczywistość,
tę nową, w której się znajdują, którzy jakoś ją poprawiają. I Kasia jest jedną z takich osób. Ogromny magnes tej książki to jest właśnie pokazanie tego miasta przez bardzo różne perspektywy. To teraz sięgnę... Właśnie, bo jeszcze powiem o jednej jeszcze rzeczy, bo parokrotnie tu powiedziałam, że w Szwecji jest trochę tego chłodu, że sąsiedzi ze sobą nie rozmawiają, że ludzie dzisiaj do siebie mówią, nie kontaktują się ze sobą zimą. Więc to jest ta zimna twarz Sztokholmu. Ale z drugiej strony Sztokholm ma to właśnie niesamowite ciepło. To są nagle ludzie, którzy chcą się zobowiązać, żeby raz w tygodniu poświęcać 3-4 godziny swojego wieczoru na to, by uczyć szwedzkiego nowo przybyłych uchodźców bez dokumentów. I to wydaje mi się jakimś takim niezwykle ciepłym gestem. Dodam, że wśród tych ludzi, których tam spotkaliśmy, jest takich dwóch mężczyzn, którzy w ogóle też jednego ze swoich uczniów w ogóle wzięli do swojego domu i on teraz u nich mieszka i będzie mieszkał ileś tam lat, dlatego że oni mu pomagają. Także to jest miasto pełne paradoksów i także ludzie pełni paradoksów i kontrastów. To skoro mówisz o paradoksach, to faktycznie podgrzejemy atmosferę plażą dla nudystów. Tam cię chyba, Daniel, nie było fotograficznie, z tego co pamiętam. Nie, nie. Ale też z drugiej strony na przykład... Plaża dla nudystów, nie byliśmy tam. Nie. Nie wiem, czy to było z takim żalem pokręcenie głową, czy nie, ale druga rzecz, taka skrajnościowa, skoro chociaż mówimy... Przepraszam, powiem o jednej rzeczy, bo rzeczywiście ja podaję tutaj dziecko plażę dla nudystów, ale w Szwecji naprawdę stosunek do nagości jest tak otwarty, że my czasami pływamy w takim starym kąpielisku zbudowanym jeszcze w XIX wieku, w Salsche Baden, i to kąpielisko jest podzielone na dwie części, damską i męską, i tam można opalać się nago. I przecież tam co roku skaczesz akurat w ubraniu, ale tam zawsze są jacyś mężczyźni nadzy, prawda? Których ja też widzę, z drugim, na przykład płynąc kajakiem. Także i nikt się specjalnie nie chowa. To znaczy w Szwecji stosunek do nagości jest raczej taki, powiedziałabym, też otwarty. Tym bardziej, że porównujesz to z badaniami polskimi, gdzie podobno 80 czy 63% małżonków nie widziało się w ogóle nago. Nie widzi się, nie ogląda się nago. To jest szokujące aż też. To teraz jeszcze, skoro były plaże dla nudystów, to teraz skrajność, czyli kościół, ale bardzo mnie zafrapowała taka krótka wzmianka, kościół z mszami dla niewierzących. Możesz to wyjaśnić? No tak. Znaczy, kościół szwedzki jest w ogóle takim bardzo niezwykłym kościołem, który zresztą jest też politycznym projektem, dlatego że kościół szwedzki to jest kościół protestancki, na który wpływ mają także politycy, którzy są też w różnych zarządach tego kościoła, ale jest to kościół utopijny, ale bardzo piękny, dlatego że on realizuje po prostu taką ideę bardzo dosłownie rozumianego przekazu słów Chrystusa, że mamy kochać wszystkich ludzi. I to, więc to jest kościół, który na przykład akceptuje śluby osób homoseksualnych. Jest to jedyny kościół chrześcijański, który udziela ślubów homoseksualistom. To jest kościół, który właśnie akceptuje także ludzi niewierzących i organizuje dla nich specjalne msze. Jest taki bardzo ładny, drewniany kościółek w Sztokholmie, gdzie odbywają się bardzo często odwiedzane msze dla niewierzących. I ja myślę, że to, że te msze cieszą się popularnością, wynika stąd, że w Szwecji jest bardzo duża potrzeba duchowości, ale mała potrzeba takiej religii instytucjonalnej. I Kościół się do tego dostosował. Kościół organizuje także na przykład spotkania autorskie, lekcje jogi. Bardzo w wielu kościołach można rano iść na jogę. Kościół organizuje bardzo często medytacje. Także są msze taneczne, więc znaczy jest bardzo, bardzo coraz wiele. Coraz bardziej chcę tam pojechać. Jest to rzeczywiście, no i oczywiście jest to kościół, w którym pastorami mogą być także kobiety. Można by długo o nim Kasiu, opowiadać. Kasiu, a ty jesteś z nauczycielką jogi, więc muszę cię zapytać, czy zdarzyło ci się prowadzić jakieś parafialne zajęcia dla tutaj parafian w jakiejś... Nie zdarzyło mi się, ale mogłabym to chętnie zrobić, bo joga jest także bardzo duchową praktyką. Nie prowadziłam nigdy zajęć w kościele, ale znam osoby, które takie zajęcia prowadzą. Daniel, zatrzymajmy się na tym zdjęciu, które akurat teraz jest. Zdamy się na przypadek. Dla mnie cały czas te zdjęcia, które się zmieniają, pokazują mi, że faktycznie czuć w Sztokholmie przestrzeń. Jest ta woda, która uspokaja. Zastanawiam się w ogóle, ile było zdjęć w twoim archiwum i czy Kasia, czyli mama, wtrącała się trochę do tego, które zdjęcia zostają, a które wylatują. Możesz też na bieżąco komentować to, co się będzie pokazywać.
Ja i mama tak pracowaliśmy, że często razem jeździliśmy do tych miejsc. Mama zawsze wiedziała, gdzie musiałam robić te zdjęcia. I często razem jeździliśmy do tych miejsc, ale czasem też sam jeździłem. I mówiła, a tutaj musimy zrobić zdjęcia, ale to potem to był całkowicie mój projekt, jak miałem skomponować to zdjęcie i też ja sam wybierałem te zdjęcia i często to też był troszkę taki problem, bo mama zawsze chciała zobaczyć te zdjęcia. A ja właśnie, ty nie chciałeś pokazywać, ja chciałem, nie możesz i strasznie się złościłem i potem mama się strasznie złościła na mnie. Co ja czyli robię, jednak jakiś mały konflikt jednak był. Na temat pokazywania zdjęć. Ale potem jakoś nam się udało, uważam. Znaczy jest faktem, że rzeczywiście można powiedzieć, że naprawdę ja jestem autorką w pełni tekstu, a Daniel jest w pełni autorem tej strony wizualnej zdjęć. I ja nawet właśnie to pytanie uświadamia mi, jak strasznie on dużo miał wolności i odpowiedzialności, co w sumie no chyba to jest trochę tak, że ja bardzo wierzę w Daniela i wiem, że on jest zdolny i że po prostu sobie poradzi i nie miałam takiej potrzeby, że muszę go kontrolować, a z kolei myślę, że Daniel dzięki temu, że miał tę wolność i poczucie, że to jest jego przestrzeń, on tym zarządza i on decyduje, co jest dobre, no to dał z siebie wszystko, bo muszę powiedzieć, że on strasznie dużo nad tym pracował, a warto dodać, że to Daniel jest w ostatniej klasie liceum, więc to jest taki czas, kiedy jest naprawdę bardzo dużo pracy i jeszcze jest bardzo zakochany i jeszcze znalazł czas na tę książkę, także... Ale też muszę powiedzieć, że jestem strasznie wdzięczny, że dostałem taką szansę, żeby fotografować. Daniel, nie bój się, dziewczyny, nie będę pytać, bo widziałam, że reagujesz na hasło zakochany, także spokojnie, uspokajam, jesteśmy przy Sztokholmie. Ale może powiedz jeszcze o tym, bo nie wspomnieliśmy, w jakim momencie ty dowiedziałeś się, że będziesz robił te zdjęcia, bo to było też takie trochę... Tak, więc to był prawie już rok temu, dowiedziałem się, że będę robił zdjęcia do tej książki i to był bardzo taki ciemny czas w moim życiu, bo wtedy dowiedziałem się, albo miałem ogromną kontuzję kolana. Bo to jest narciarzem i robi akrobacje różne. Na nartach i na deskorolce. I dowiedziałem się, że ja w ogóle to nie będę mógł robić cały rok. I wtedy byłem strasznie smutny i zacząłem troszkę malować, bo to też lubię. Ale jak dowiedziałem się, że mam taką szansę, że może... Robić zdjęcia. Robić zdjęcia, to tak się ucieszyłem i to dało mi jakieś nową, wzbudziło ogromną pasję. I nowy cel, prawda? Nowy cel dostałem. Drodzy Państwo, ja oczywiście mam całą pulę jeszcze pytań, ale gdyby ktoś teraz już chciał się włączyć do rozmowy, to ja z przyjemnością oddam mikrofon w dobre ręce i to jest świetny moment, żeby zaspokoić swoją ciekawość i coraz bardziej oswajać ten Sztokholm, bo Kasia w swojej książce pisze, że bardzo by chciała, żeby po przeczytaniu tego tekstu każdy z nas tutaj siedzących poczuł, że to jest już trochę jego miasto, a potem to oswajanie już kontynuował na własną rękę, więc jeżeli są już teraz chętni, to ja z przyjemnością oddam mikrofon, a jeżeli nie, to nadal będę z przyjemnością też pytać. Czy ktoś ma ochotę? Jeszcze, jest Pani, bardzo proszę. To ja podejdę z mikrofonem. To znaczy, ja mam pytanie, bo faktycznie bardzo atrakcyjnie Państwo przedstawiacie tą Szwecję i ten Sztokholm, ale mam takie pytanie, ponieważ mam też takie doświadczenie długich zim gdzieś tam na Lasce na przykład. I moje pytanie jest takie, jak Państwo sobie radzicie, jaki jest Państwa sposób na te zimy, które no tak naprawdę myślę są w stanie przyćmić ten ogromny urok tego miasta i tego kraju. Na Lasce mówią, że trzeba być bardzo zajętym, tak, żeby prawdopodobnie nie zauważyć tego, co się dzieje dookoła. I bardzo jestem ciekawa, jak Państwo utrzymujecie właśnie ten stan upojenia i zakochania tym wspaniałym miastem. To znaczy, myślę, że tutaj będą dwa punkty widzenia, ponieważ ja bardzo lubię, jak jest ciepło i jasno i oczywiście zima mnie straszliwie męczy, ale ratuje mnie joga, którą uprawiam 6 dni w tygodniu. No i po prostu intensywnie pracuję zimą, ale tutaj siedzi człowiek, który chciałby, żeby zima była dużo dłuższa, ponieważ kocha śnieg. I buduję różne przeszkody na naszej... W ogrodzie, tak, bo on też jeździ na nartach, także w ogrodzie, tak. Sztokholm jest miastem bardzo przyjaznym narciarzom wszelkim, bo tam są świetne trasy dla biegówek, ale też są góry z wyciągami, może nie takie wielkie góry, ale jednak wystarczające, żeby móc trenować.
Można jeździć na łyżwach, także po jeziorach. Jest dużo takich sportów zimowych, więc taka prawdziwa zima w Sztokholmie, kiedy jest dużo śniegu i prawdziwy mróz, to jest w sumie dosyć wspaniała rzecz, ale w ostatnim czasie klimat się ociepla i te zimy po prostu są szare i ciemne i wcale nie ma długo śniegu. No i to oczywiście jest męczące, ale trochę to, co wynagradza ten czas ciemności, który jest bardziej, to znaczy to jest tak, że zima w Sztokholmie nie jest aż tak strasznie gorsza od zimy w Polsce, znaczy w Warszawie. Ale jest trochę dłużej ciemno i ta zima dłużej trwa. I na przykład tutaj jest już cudowna wiosna, a w Sztokholmie jeszcze w ogóle nie ma liści, jeszcze nic nie kwitnie. Zacznie tak dopiero za jakieś 2 tygodnie, także to jest dłuższa zima. Później to, co następuje, to jest naprawdę jakieś takie szaleństwo wiosny, bo rzeczywiście ludzie są tak wygłodzeni, tak potrzebują światła i słońca, że to jest jakieś takie poczucie orgiastyczne niemalże i warto jest to przeżyć raz na jakiś czas. A poza tym później przychodzą niemalże białe noce i to jest też coś bardzo niezwykłego, co może utrudniać spanie, ale jednocześnie bardzo wydłuża ten czas cieszenia się tym, że jest piękna pogoda, także to trochę pomaga. Ale z tym też wiążą się problemy. Ja opowiadam w tej książce o tym, że Sztokholmczycy, w ogóle Szwedzi, mają bardzo często poczucie winy latem, a zwłaszcza wczesną wiosną, dlatego że jest takie poczucie, że jak jest ładna pogoda, to po prostu trzeba ją wykorzystać. Trzeba iść koniecznie na wycieczkę, trzeba być nad jeziorem, trzeba być gdzieś na powietrzu, absolutnie nie można być w domu, to jest straszliwe marnowanie czasu. Więc jedna z moich koleżanek, jak nigdy tego nie zapomnę, przyszła kiedyś właśnie rano na jogę po weekendzie, który spędziła oglądając seriale na Netflix i powiedziała, że ma tak potworne wyrzuty sumienia, dlatego że wszyscy byli na powietrzu, ona po prostu siedziała w domu, bo już była taka zmęczona, ale teraz naprawdę czuje się źle. Także lato ma też swoje problemy. Zimą nie trzeba mieć wyrzutu sumienia, jak ktoś ogląda serial na Netflix. Nie wiem, czy Daniel, coś jeszcze masz do dodania? Ktoś z Państwa ma jeszcze ochotę zadać pytanie? To wracam po mikrofon i jeszcze, Kasia, mam takie zdanie, też kontrowersyjne, dotyczące szwedzkiego świata kultury. Napisałaś tak: świat kultury przypomina dysfunkcyjną rodzinę, która bardzo potrzebuje terapii. To zdanie twojej rozmówczyni, fantastycznej zresztą pani profesor. Jak ona uzasadniała taką bardzo mocną opinię? To jest zdanie Ebba Witt-Bratström, która jest też w Polsce znana, ponieważ jej książki są tłumaczone. Ona jest bardzo znaną szwedzką feministką, ale ciekawą feministką, bo ona jest bardzo krytyczna wobec na przykład współczesnego, tego nowego feminizmu. Ona działa od lat 60. I uważa, że dzisiaj młode feministki niejako zdradzają te dawne feministki. I ona jest także krytyczką literatury i bardzo często porusza temat sytuacji kobiet w kulturze i tego, że one są mniej widoczne, mniej doceniane. Ukuła takie bardzo piękne pojęcie patriarcha kulturalny. To jest taki mężczyzna, często już grubo po 50, który zarządza światem kultury. To on jest wielkim poetą, to on jest na pomnikach, to on jest wielkim reżyserem, wielkim pisarzem, wielkim malarzem, a wokół niego gdzieś tam krążą uwielbiające go kobiety. I ja tutaj wspominam o Ebbie przy okazji opowieści o Karlu Millesie, który jest, był wspaniałym rzeźbiarzem, ja uwielbiam jego muzeum. Ale mroczne strony jego też odkryłaś. Ale ja też bardzo mroczne, właśnie ja jego, to jest jedno z bardziej bajkowych miejsc, Muzeum Milles Gården na Lidingie, przepiękne, z wielkim ogrodem, gdzie wśród rzeźb jest bardzo wiele aniołów, więc to jest takie miejsce kojarzące się tylko i wyłącznie z dobrem, do którego ja często jeździłam, ale jak zaczęłam zgłębiać historię Karla Millesa, to najpierw odkryłam, że on był właśnie takim straszliwym patriarchą kulturalnym, dlatego że on miał żonę, która była malarką bardzo zdolną i siostrę, która była także rzeźbiarką, ale te kobiety w ogóle nie zajmowały się swoją sztuką, one nawet w swojej korespondencji pisały tylko o tym, jak czuje się Karl,
Karl, jak idzie jego praca, czy wszystko u niego dobrze, czy ma jakieś problemy z żołądkiem. Znaczy generalnie po prostu one żyły tym mężczyzną i nigdy nie pisały, jak idzie tobie malowanie, jak idzie tobie rzeźbienie. Więc rzeczywiście on był tym człowiekiem kultury, a jego żona czuła się, że no ona tak przy okazji sobie maluje, ale tak naprawdę to jej zadaniem jest po prostu pielęgnowanie patriarchy kulturalnego. I Ebba Witbrandström twierdzi, że w szwedzkim świecie kultury, pomimo tego, że Szwecja kojarzy nam się z takim równouprawnieniem, nadal zarządzają właśnie tacy mężczyźni i że najgorszym problemem jest to, że wspierają ich bardzo liczne kobiety, które są przyzwyczajone do tego, że w rodzinie najważniejszy był tata, wokół którego wszyscy jakoś tam skakali, więc one skaczą wokół tych swoich pisarzy, szefów w gazetach i też ich wynoszą na piedestał, nie pomagając innym kobietom. I ona uważa, że to jest właśnie, że to jest wyniesione z rodziny często i że to jest jakieś takie zjawisko, które psuje życie kulturalne. A masz taką nadzieję, że matriarchat kulturalny kiedyś w Szwecji zapanuje? Jest na to szansa? A ja nie jestem zwolenniczką matriarchatu, ja bardzo lubię mężczyzn. Nie, ja uważam, że zdrowe jest, jeżeli po prostu mają szansę ludzie, którzy są zdolni. I ja myślę zresztą, że bardzo wiele się zmienia i ta Wiktoria, o której opowiadałam, która jest imigrantką, młodą dziewczyną. To ta dziewczyna od swojej przyszłości. Tak, więc ja myślę, że w ogóle bardzo dużo się zmienia. Na pewno, ale jeżeli mówimy właśnie o patriarchacie w kulturze, to na pewno jest nadal tak, że zwłaszcza w powieści wciąż jest łatwiej mężczyznom, by byli brani na poważnie niż kobietom. Kobiety łatwo są wpisywane w takie kategorie. Literatura kobieca, czyli tylko dla kobiet. A jak mężczyźni piszą męską literaturę, to kobiety też ją czytają. Także to jest ten, jak jest książka o alkoholiku, który ma problemy z seksem, to jest to bardzo uniwersalna opowieść o trudnej egzystencji człowieka. Ale jeżeli jest to książka o alkoholiczce, która ma bolesne miesiączki, no to jest to literatura menstruacyjna dla kobiet tylko. Tak? Znaczy, są tego typu jeszcze kalki, coś takiego jest. Ale to się bardzo zmienia. I na przykład myślę, że ten młody mężczyzna, to jest zupełnie inne pokolenie. Chciałam powiedzieć, że on na przykład świetnie gotuje, nie tylko dla nas, ale też dla swojej dziewczyny i bardzo się wspiera. Staram się ciebie chronić, Daniel, tak. Ale to się nie udaje. Ale ja nie jestem chyba jakoś taką szalejącą feministką. Natomiast ja bardzo wcale nie. Natomiast dostrzegam pewne nierówności, ale nie jestem w tym konsekwentna. Na przykład głównie ja właśnie gotuję, także nie jest tak, że ja na każdym kroku i wszędzie jakoś tak patrzę, czy wszystko jest porówna. Nie wydaje mi się to istotne. To ja jestem teraz bardzo ciekawa, Daniel, jak przyjeżdżasz do Polski, teraz robisz to rzadziej niż wcześniej, ale przyjeżdżasz, jakie są dla ciebie takie największe różnice właśnie w mentalności? Co czujesz tutaj w Warszawie, a co czujesz w Sztokholmie? Coś, co może dla kogoś, kto tylko wpada na chwilę do Sztokholmu, jest kompletnie niezauważalne, a co ciebie dziwi w Warszawie? Wydaje nam się, że jesteśmy bardzo blisko. Po pierwsze, zawsze kiedy jestem w Polsce, to bardzo lubię się, a zawsze się czułem, kurczę, ja jestem Polakiem, a kiedy jestem w Szwecji, to się czuję jako Szwed, więc ja zawsze jestem taką mieszanką. Ale w Polsce bardzo lubię, albo w Warszawie, bardzo lubię te różne ogromne kontrasty w mieście. Te nowsze, więcej nowoczesne miejsca i potem te przedwojenne miejsca. Które jest mało dosyć przedwojenne. Ale w ludziach, ty zawsze mówisz fajnie o ludziach, więc opowiedz o tym. Jedną rzecz, co bardzo lubię w Polsce i co mi brakuje w Szwecji, że tutaj można być zaczepiony w metrze czy w autobusie i ktoś może cię zaczepić i spytać o coś, kiedy chodzisz po mieście. I takie rzeczy się nie znajduje niestety w Szwecji. I to ja bardzo lubię w Polsce, że ta otwartość. Czyli co się zrobił, że nie mogę na tego drogę zapytać? W Sztokholmie, jak zapytasz, to od razu ktoś cię pomoże i będzie bardzo miły, ale ludzie raczej co... To znaczy typowy Sztokholmczyk, jeżeli wsiada do autobusu, to szuka, będzie szedł długo, aż znajdzie miejsce, gdzie nikt nie siedzi. Ale jak go podrywa, na przykład wyobrażam sobie sytuację, że jest Szwedka czy Szwed i na przykład przystojny Szwed zaczyna podrywać przystojną Szwedkę w autobusie, to się nie zdarza? Nie podrywa. Nie. To smutno. Nie można się bać. To jest właśnie, tak, to jest ważne. Ja widzę zawsze, kiedy jestem w Polsce, to czasem ludzie się strasznie długo patrzą na mnie i na mamę. I to jest taki dziwnie wyglądamy. To jest bardzo normalne tutaj.
Znaczy, bo ludzie nawiązują kontakt wzrokowy. Chodzisz i nie patrzy się, może sekundkę, ale potem tak. Idziesz prosto. Ja mówiłam o stosunku do nagości i to jest jeden z, też z takich elementów, który tłumaczy, dlaczego Szwedzi nie mają problemu z tym, żeby się rozbierać, nie wiem, w tak, no, na przykład w szatni basenu. Tak, w Polsce jednak ludzie bardzo często się zasłaniają ręcznikiem, przebierają się jakoś tak szybko, a Szwedzi są tacy, że na przykład Szwedki mogą chodzić, no, jak moją jogę ćwiczę, to oglądam, że będą po prostu sobie chodzić nago, rozmawiać, gdzieś się malować. Znaczy generalnie w ogóle nie ma takiego poczucia, że teraz się zasłonię. Ale to wynika z tego, że nikt nie patrzy na nikogo. To jest po prostu tak, że można sobie chodzić, bo nikt się nie przygląda. I to przyglądanie się jest odbierane. Rzeczywiście w Szwecji jest bardzo mało i to jest to, ja myślę, że ponieważ ludzie, no jednak jesteśmy istotami społecznymi i ja myślę, że my chcemy też na siebie czasem się popatrzeć albo nawet pogapić może, nie wiem. Ja myślę, że to jest jakiś taki z czynników tworzących pewną atmosferę samotności w Szwecji i to jest naprawdę głębokie. My mamy takiego bardzo bliskiego przyjaciela Rafała, który mieszka, który jest Polakiem, jak słychać po imieniu, i mieszka w Szwecji właściwie tyle samo co ja. On jest lekarzem, robi przeszczepy wątroby, jest bardzo takim dobrym lekarzem. I kiedy przyjechał do Szwecji, a jest też bardzo sympatycznym, uroczym człowiekiem, i zaczął pracować w bardzo dobrym szwedzkim szpitalu Karolinska, który ma ostatnio problemy, ale wtedy jeszcze nie miał problemów, to warto też wiedzieć, że ponieważ Szwedzi nie lubią konfliktów, to skarżą się na siebie. To nie jest tak, że w pracy ktoś ci powie, nie rób tego, bo to mnie denerwuje, tylko pójdzie do szefa i powie, żeby szef porozmawiał z tobą o tym, że robisz coś, czego on nie lubi. I Rafał został wezwany do swojej szefowej, która mu powiedziała, że słuchaj, no jest taki problem, pielęgniarki mówią, że ty się gapisz. I one się bardzo źle czują, musisz przestać się gapić. Przy czym warto powiedzieć, że Rafał nie ma nic w sobie z takiego mężczyzny, który się gapi, bo podrywa. To nie jest ten typ faceta w ogóle. On po prostu się przygląda, bo uczył się języka, więc słuchając ich patrzył, był ciekawy w ogóle, co się dzieje, jest ciekawym człowiekiem, a się okazało, że jest to po prostu problem omawiany na korytarzach, że przyjechał jakiś facet z Polski, się gapi. Bo nie, aż się zastanawiam teraz, czy się nie gapię ja za bardzo, więc będę patrzeć w stoli. Ja, my lubimy, my jesteśmy... My bardzo lubimy. To już się czuję spokojna, to skoro już tak rozsmakowujemy i w patrzeniu sobie w oczy, to jeszcze bym chciała kulinarnie poznać Sztokholm. Bardzo mnie zaskoczyła taka kategoria, o której, Kasiu, wspominasz, najlepsza restauracja muzealna. Gdzie warto zajrzeć, bo znowu w tym muzeum. Ona jest właśnie fotograficzna, tak. Bo jest w ogóle jakiś taki ranking międzynarodowy, gdzie porównuje się restauracje w różnych muzeach. I restauracja fotograficzna zajęła właśnie miejsce najlepszej restauracji muzealnej na świecie. Sztokholm jest miastem, w którym bardzo ceni się dobrą kuchnię i w którym oczywiście, ponieważ jest to miasto bardzo wielokulturowe, to można zjeść w restauracjach ze wszystkich stron świata. Ale muszę tu powiedzieć, że Warszawa zdecydowanie przebija Sztokholm. Między innymi dlatego, że w Warszawie jest bardzo dużo dobrych restauracji, które mają także bardziej przystępne ceny. A poza tym, na przykład, Warszawa jest takim miastem, i to jest cudowne w Warszawie, że tutaj bardzo szybko podchwytuje się różne trendy. Czyli na przykład jak się ktoś nie je glutenu, ja nie jem glutenu, więc naprawdę wiem, gdzie jest łatwiej, prawda? To tutaj wszędzie można dostać różne rodzaje pieczywa bezglutenowego, w każdej restauracji. Warszawa jest jedną z tych stolic, które mają obecnie najwięcej restauracji wegańskich. A Sztokholm, mimo tego, że jak powiedziałam, jest też miastem radykalnym, w którym pewne zmiany mogą błyskawicznie zachodzić, ale właśnie jeżeli chodzi o takie sprawy związane na przykład z restauracjami, to są takie wolniejsze procesy. Także Sztokholm jest tak w tyle za Warszawą jedzeniową. Ale zabierz nas jeszcze przez chwilę do snobistycznej cukierni, do której się wybrałaś dzięki swojemu rozmówcy. Powiedzmy, co to za miejsce, też przygotuj nas... Mówimy o Wietekatten? Dokładnie tak, tylko zastanawiam się, skoro jest taka snobistyczna, to też nas przygotuj na rachunek, jaki możemy Nie, ale to nie jest snobistyczne, nie. Wietekatten to jest po prostu bardzo fajna, duża cukiernia, w której są rewelacyjne, między innymi semle. To są takie ciastka, które są... W tej chwili można je kupić. One są sprzedawane od marca do Wielkanocy, jeszcze trochę po Wielkanocy. One trochę przypominają ptysie, ale są zupełnie inne i są naprawdę wspaniałe.
I są też w wersji bezglutenowej w Etykaten. Także to jest cukiernia w centrum miasta, która po prostu jest kultowym miejscem, takim troszkę oldschoolowym. W Sztokholmie jest dużo miejsc, które nie straciły swojego charakteru. Ja na przykład opowiadam w tej książce o takim jeszcze innym ukochanym miejscu moim z moją mamą, czyli to jest Central Bodet. To jest taki basen połączony ze spa, który został zbudowany w XIX wieku i właściwie tak bardzo się nie zmienił. Tam są zapachowe sauny, tam się pływa wśród zapalonych świec i wszystko jest tam takie trochę stare, troszkę może nawet zepsute, ale jednocześnie niezwykle piękne. W tym jest, myślę, przy czym też nie należy myśleć, że w Szwecji się o tak o wszystko dba, bo ja tę książkę zaczynam od opowieści o Klarze, dzielnicy, która zniknęła, i Klara to była wspaniała dzielnica zbudowana w XVI wieku, która przeżywała świetność w XVIII wieku, w samym centrum miasta, która w XIX wieku stała się takim miejscem, gdzie żyli obok siebie bardzo różni ludzie, czyli takim miejscem, jakich właściwie w Sztokholmie dzisiaj nie ma, bo w Klarze mieszkali zarówno ludzie bardzo bogaci, jak i bardzo biedni, tam były i drogie kamienice własnościowe, były czynszowe mieszkania, to był taki dosyć fascynujący świat. I tuż po wojnie, w której Szwecja nie brała udziału, socjaldemokraci, wierzący wtedy w zmienianie rzeczywistości także poprzez zmienianie architektury, wierzący w funkcjonalizm, w takie modernistyczne, proste formy, wielkie, jasne wnętrza, po prostu postanowili, że Klara już trochę się niejako, znaczy, że ona już trochę za długo istnieje, że tam jest za mało łazienek w kamienicach, pluskw w ścianach. I postanowiono wyburzyć Klarę i wyburzono 350 budynków, w tym bardzo wiele wspaniałych zabytków, na przykład taki Hotel Continental z 1878 roku, albo wieżę telefoniczną, która była taką ikoną Sztokholmu, taką trochę sztokholmską wieżą Eiffla. No po prostu wyburzono całą część miasta, żeby zbudować coś innego. Także w Sztokholmie nie jest tak, że dba się o wszystko, co jest stare i piękne, ale o pewne rzeczy się dba i na przykład to widać właśnie w świecie też kawiarni i niektórych restauracji. Daniel, jestem bardzo ciekawa, jak się zmienił twój, że tak powiem, status szkolny, kiedy się okazało, że jesteś już autorem książki. I czy koledzy podpytują o to, kiedy się pojawi tłumaczenie na język szwedzki, tak żeby mogli dowiedzieć się, o czym pisze mama, bo ty opowiadasz o mieście poprzez zdjęcia, to jest zrozumiałe dla wszystkich. Więc jaka była reakcja w szkole? Niestety jedna nie zaleta ze mną, że ja jestem bardzo skromny z tym. Ja prawie tylko moi najbliżsi koledzy wiedzą, że zrobiłem zdjęcia do tej książki, ale ja w ogóle nie chwalę się tym. Jeszcze nie wrzucił na Instagram. Sam wiem, że to jest bardzo głupie i nie wiem, dlaczego tak to robię, ale ale masz to zmienić. Nie chcę też być takim człowiekiem, który za dużo się chwali, bo też się boję, że ktoś to wtedy weźmie ode mnie. Daniel wierzy w karmę i bardzo wierzy w to, że pewne... Ale zacznę mówić więcej o tym i wezmę do szkoły tę książkę. Publiczne postanowienie jest nagrane, Daniel, także wiesz. Kasia, jeszcze tylko się chciałam z wami na coś umówić, bo napisałaś w książce, że zimową porą marzysz na przykład o bardzo szybkim wyjeździe do Portugalii, więc tak. Czy my się możemy spotkać tutaj we wrześniu i zamienimy się rolami, bo we wrześniu będzie opowieść o Lizbonie, którą kończę pisać z Martą Pajszę, więc zapraszamy Państwa również do Nowego Miasta. Ja bardzo czekam na tę książkę. I wtedy zamienimy się po prostu rolami i ja już znam Wasz Sztokholm i muszę powiedzieć, że ten sprytny uwodziciel zadziałał i z tego gorącego widzę, że to są kompletnie dwa inne miasta, ale ja chcę zobaczyć Wasz Sztokholm i mam nadzieję, że zamienimy się fotelami, tak, i spotkamy się we wrześniu. Tak, bardzo tego chcę. Daniel, będziesz w roli dziennikarza tym razem, okej? Okay? Podejmujesz to wyzwanie? Chcemy, tak. Daniel Tubylewicz, autor fantastycznych zdjęć do książki Sztokholm, miasto, które tętni ciszą, i Katarzyna Tubylewicz, fantastyczny duet, mama z synem. Muszę przyznać, że ja jeszcze nie widziałam takiego duetu autorskiego i życzę sobie i życzę nam wszystkim chyba, żebyśmy mogli tworzyć takie projekty, niezależnie czy książkowe, jakiekolwiek, ale w takim bliskim towarzystwie, bo wspólnie przeżywane emocje bez dwóch zdań zbliżają. Okay. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Naprawdę.